Witam was wszystkich, moi kochani widzowie, z tej strony Mr. Zupałkę i witam was w pierwszym odcinku z gry Gwint, wiedźmińska gra karciana. Gwint wygrał głosowanie ostatnio na Discordzie, więc w tym tygodniu codziennie widzimy się przy partyjce z Gwinta. Niestety gra od razu mnie wrzuca do gry, że tak powiem, do żadnego menu ani nic, więc nie mogę sobie pogadulcować na samym początku. No ale wchodzimy tutaj do samouczka. W Gwinta grałem na dobrą sprawę tylko i wyłącznie w Wiedźminie i też nie wiadomo, nie za długo, więc ten samouczek na pewno mi się przyda. Dobra, ja tutaj gadam, a tutaj gra mi już instruuje, co tu mam robić, co ma się tu dziać. Okej. Niewykorzystane karty, przechodzę na kolejną rundę, potem dobieram jeszcze trzy. Okej, dobra. To mniej więcej te zasady jeszcze pamiętam. Dobrze. Jeżeli muszę wygrać dwie rundy, to wygram dwie rundy, tak? No jak już wymagacie ode mnie takich sukcesów. Okej, dobra, runda finałowa. No dobrze. Mogę dobrać jeszcze trzy karty. Wygrałem. Łeee! Widzicie, jak dobrze mi idzie zwycięstwo. Dobra, no to dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dobra, lecimy. Moja kolej. Mogę wymienić jedną dodatkową kartę. Czy ja chcę coś wymieniać? Okej, coś wcisnąłem, ale... Dobra, nie chcę nic więcej wymieniać. Tak, chcę wejść do gry. Gracz rozpoczynający partię dysponuje dodatkową kartą strategii na polu bitwy. Przewaga taktyczna. Wzmocnij sojuszniczą jednostką o 5, następnie wygnaj tą kartę. No dobra. Pierwsza gra... Co my tu mamy? Gęsta mgła... Dobierz kartę, następnie zagraj kartę. Dobra, to zarzucamy jaskra. Pióro jest potężniejsze od miecza. I teraz mogę jeszcze zagrać jedną kartę. Okej, możemy to zagrać. Nie zawiodę. Nice. Za każdym razem, gdy zagrasz złotą kartę, wezwij tę jednostkę ze swojej talii do losowego rzędu sojuszniczego. Okej, nie wiedziałem, że coś takiego się wydarzy. Koniec tury. Dobra, nazbieraliśmy 11 punktów. O nie! Raz za wodem, raz na koniu. Nie zgadzam się. No dobra, spasujmy. Co my tu mamy? Oj, bo mnie przebiją. No dobra. Macie pierwszą turę. Ale dorwę was w kolejnej turze. Nie chciałbym w samouczku przegrać. Czy ja chcę coś wymienić? Nie, i tak nie znam mojej talii. Gramy. Nie będziemy się przejmować. A co z tą kartą, tą, co tu była wcześniej? Dobra, co my tu mamy? Okej, zarzućmy jeszcze raz pana neofitę. Dziękuję. Dobra. Okej. Kolejna karta. Rozdziel 3 punkty obrażeń. Ty gnoju! Ty parszywcu! Zadaj wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń. Lecimy. Keszparen
Co mi tam jeszcze rzucasz? I jeszcze się wzmacniasz. Witaj. Chciałbyś rzucić okiem na nasze zbiory? Okej, widzę, że lecimy teraz na zabój z tymi kartami. Rozmieszczenie. Bliski zasięg. Zadaj 2 punkty. Żegnamy pana. I możemy jeszcze tego użyć. Dobra, dobra. Topimy im punkty, topimy. Gracz spasował. No dobra, czyli potrzebuję 2 punkciki i kończymy. Koniec. Dobra, jest! Drugi punkt! Czy ta druga runda moja. Druga runda dla mnie. No dobra, to teraz walczymy na śmierć i życie. Co to jest? Czym jest zapał? Umiejętność rozkazu może zostać wykorzystana w tej samej turze. Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez jedną turę. No. Tak, lecimy. A, ja zaczynam. Dobra, wyrzućmy to. Liryjski knecht. Ech, wojenka, wojenka. No dobra, więc teraz możemy poużywać jakieś inne karty. Możemy od razu pozadawać obrażonka jakieś. W teorii mógłbym użyć tego gromu, ale na razie się wstrzymam z gromem. Zobaczymy, co oni tu jeszcze wymyślą. Jeśli jest ranna, zamiast tego wzmocnią o 4! To była pułapka! Okej, dobra, sprzątnęliśmy tego typa. Wzmocnijmy się. Ale może nie wszystko na jedną kartę, nie stawiajmy wszystkiego na jedną kartę. Dwa punkty obrażeń. Przed chwilą mówiłem, że byśmy nie wrzucali wszystkiego na jedną kartę, ale teraz mam taką potrzebę. Biedna pierdolona kałota. Lecimy. Pakujemy. Pakujemy Geralta tutaj. Dobra, w jego turze teraz powinien zginąć. Tak, dobra, pozbyliśmy się tej karty. Okej, okay, 2 punkty obrażeń. No i już idę. Proszę mi się tu przestać wzmacniać. Tylko ja się mogę wzmacniać.
Tylko tak jest uczciwie. Powiedz, że żartujesz. Zadaj wrogiej jednostce jeden punkt obrażenia. Niech miecz będzie przedłużeniem twego ramienia. Out. No dobra, mamy przewagę, ale nie jest to zbyt duża przewaga w punktach. Mam pięść i nie zawaham się jej użyć. No właśnie, już tej przewagi nie mamy. Tu jest Elfia Ziemia Dła. Ziemia, na której takich jak wy. On ma jeszcze trzy karty, ja mam tylko jedną. To się dobrze nie zapowiada. Chcesz zatańczyć? Ostatnia rzecz, którą mogę zrobić. Wzmocnić jednostkę. Wzmocnić jednostkę jedną o... 6. No i pas. Nic więcej nie mogę zrobić. Czego się gapisz? No i co? Przewaliłem. A niech mnie krachem pokoju. No nie. Taki początek. Za szybko się poddałem w tej pierwszej rundzie. Ale ukończyliśmy samouczek. Wybierz swoją talię startową. Po trzech partiach odblokujesz wszystkie. No dobra. Zalecane potwory. No to jak zalecane, to lecimy. A co ja teraz wybieram? Czy to są po prostu informacje? Karty takie jak jeździec, gony, najpierw zagrywać, gdy kontrolujesz najsilniejszą jednostkę na polu bitwy. Dzięki czemu możesz skorzystać z dominacji. Posłuż się umiejętnością skorupy, żeby do tego doprowadzić. Graj karty z pokrzepieniem, takie jak Neckera we wczesnej fazie rundy i patrz jak rosną w siłę dzięki zagrywanym później silniejszym jednostkom. Karty takie jak Ozrel i Ghoul mogą pochłaniać potwory z cmentarza. Nie bój się zagrywać silniejszych jednostek we wczesnych rundach. W dalszej fazie partii będziesz mieć możliwość ich pożarcia. Uuu, to jest cool. Dobra, tak wybieramy potwory. Trening. Obyśmy tego treningu też nie przewalili. Jezu, jaki głos. Wymiany. Na razie nie chcę nic wymieniać. Chcę zapoznać się z moją talią. Zaprzyjaźnić. Okej, okay, znowu mamy przewagę taktyczną. Ludowy gigant. Wbijamy. Wbijamy na dzielnie. A co tu mamy? Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3 i daj jej tarczę. Ta umiejętność dodaje 16 punktów werbunku do limitu werbunku mojej talii. Ja mam jakiś limit werbunku? Gdzie to jest? Wzmocnimy pana giganta. Nice! Koniec tury. Co pan robisz? Co pan robisz? Zeżar to? Nie wiem, co tam się zadziało. Jeździec gonu. Więc tutaj mamy
Dominacja. Aktywuj tę umiejętność, jeśli kontrolujesz jednostkę o najwyższej sile na polu bitwy. Przenieś automatycznie na polu... Okej, okay, czyli... Nie rozumiem. Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty. I dominacja. Aktywuj tę umiejętność, jeśli kontrolujesz jednostkę. Zrobiłem to. Przenieś automatycznie na pole bitwy. Taka jednostka nie jest uznawana za zagraną. To nie powinienem móc jeszcze jednej karty rzucić? No dobra, mam 21 punktów. Co masz zamiar zrobić z tym fantem? Dobra, spasujmy. Mam 21 punktów, więc dajemy sobie spokój. Zobaczymy, ile on kart będzie musiał spalić, żeby mnie przebić. A, też spasował. No i pięknie. Pierwsza runda jest nasza. Dobra, dwie nowe karciałki. Co tu nowego przyszło? Rozmieszczenie. Zniszczy wrogom jednostkę o sile 9 lub większej. Nawigator Gonu. Nie, myślę, że jestem zadowolony z kart, które mam. I zaczynam. Dlaczego nie mogę pochłonąć? Nic. Czegoś nie rozumiem. Chciałem mojego lodowego giganta pochłonąć. Zniszcz jednostkę. Zemsta. Aktywuj tę umiejętność, gdy karta zostanie zniszczona i przeniesiona z pola walki na cmentarz. Dobra. Co robisz? Co robisz? Nice, to było dobre. Mieliśmy najmocniejszą jednostkę, więc nasza dominacja sprawiła, że wzmocniliśmy kartę o 3, a nie o 1. Co by tu teraz? Pochłon jednostkę ze swojego cmentarza. Okej, okay, czyli tam było pochłon jednostkę sojuszniczą, czyli ona pewnie musiała być na stole. Więc to musi być napisane, kawa na ławie, że to chodzi o cmentarz. Dobra, znowu dozbieraliśmy 21 punktów. No ale myślę, że wróg tym razem tak łatwo się nie podda. Okej, niech on urośnie jeszcze raz, to wtedy odpalimy Geralta. Żegnam. Syrena. Wzmocni o 3. No i pięknie, o to chodziło, ale jeszcze tego nie zrobimy.
bo wydaje mi się, że może on próbować jeszcze bardziej zbufować tą kartę. On tu jakieś dobre combo ma. Co robisz? No pewnie, wzmacniaj. Chodź do mnie. No dobra, zagramy teraz. Miejmy to za sobą. Dokładnie, miejmy to za sobą. 26 punktów. No, myślę, że mnie nie będziesz mnie w stanie przebić. Co? Okej. No ale to on zepsuł teraz, przecież jakby postawił go z przodu, to mógłby robić jakieś tam rzeczy. Co to jest pokrzepienie? Okej. Czyli to jest dobra karta, żeby ją rzucać na początku. No, nie wyczarujesz już nic. Masz 3 karty. Myślę, że zamykamy to w tej turze. No, udało się. Wolność, pragnę wolności. No, o tym mówiłem, zwycięstwo. I obyśmy mieli dużo innych pięknych zwycięstw. Gratulacje, otwórz ją i wzmocnij swoją talię, beczka potworów. Po otwarciu ta beczka da ci 5 kart potworów z dowolnego zestawu, w tym 4 co najmniej zwykłe. Piąta karta wybrana spośród 3 propozycji będzie co najmniej rzadka. Okej, czyli w ten sposób zbieramy karty. Harpia jest fajna. Lodowy gigant jest okej. Ghoul. Nawigator. I co tutaj mamy? A, mogę sobie wybrać. Jajo harpi. Stwórz harpię i wezwij ją do tego rzędu. Okej, to byłaby dobra karta na budowanie sobie potworków. Synergię na zemstę można by zrobić. Pokrzepienie. Dobra, idziemy z jajem harpi. Jajo harpi bardzo mi się podoba. Pora wypróbować tryb klasyczny. Najlepszy sposób na doświadczenie gwinta. Cool. No dobra, ale rozrywką klasyczną zajmiemy się w następnym odcinku. Teraz się odmeldowuję. Do zobaczenia. Bye bye.